Czołem, czołem, Kromka z Rosołem. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale i rzecz się stała niesłychana, bo tak jak ostatnio rozmawialiśmy na filmie z eventu wspólnego na 128 osób na nowej mapie, tak mówiłem wam wtedy, że Battlefield 2042 pobił swój rekord, jeżeli chodzi o ilość graczy, no i ogólnie, że gra w niego ponad 100 tysięcy osób. No i wtedy było to w miarę zrozumiałe, bo gra była za darmo na wszystkie platformy, mimo że obracamy się i tak w kwestiach liczebności graczy na Steamie, ale to, co się stało potem i trwa praktycznie przez cały tydzień, jest dla mnie czymś naprawdę fascynującym z jednej strony, ale też jestem bardzo, bardzo zaskoczony, bo nigdy na dobrą sprawę czegoś takiego nie widziałem. Bo praktycznie od tego darmowego weekendu i nawet od jego zakończenia w Battlefielda w dalszym ciągu gra tyle samo osób, ile grało w trakcie tego darmowego weekendu. Ostatnio po raz kolejny został pobity tak zwany all-time peak, czyli ta najwyższa wartość, jeżeli chodzi o ilość graczy. Jest to aktualnie 107 tysięcy oraz 6 osób i miało to miejsce 2 dni temu, 21 października, 3 dni temu, nagrywając ten materiał, jeżeli chodzi o dzisiaj. I tak się zacząłem zastanawiać, czym to jest spowodowane. No bo należy dodać, że poza samym darmowym weekendem mieliśmy również bardzo, bardzo, bardzo dużą przecenę, jeżeli chodzi o Battlefielda 2042, więc myślę, że na pewno wiele osób, które wypróbowały może tą grę aktualnie na darmowym weekendzie i pograły na tej mapie, którą teraz widzicie w dalszym ciągu, bo jest to jedna z lepszych Battlefieldowych map i wydaje mi się, że tworząc takie coś, DICE udowodniło też sobie, że nauczyło się przez te 2 lata, przez ten cały proces życia Battlefielda 2042, jak należy po prostu robić dobre mapy od samego początku, bo doskonale pamiętamy, jak wyglądały te z premiery i jest to po prostu niebo a ziemia. No i tak sobie myślę, że po prostu ludzie, którzy też zerknęli sobie podczas darmowego weekendu na 42, doszli do wniosku, że jest to coś całkiem okej, że jest to fajna, dobra gra, bo słuchajcie, no ja wiem, że się możecie wkurzać, czy możecie mówić, że jestem idiotą, ale Battlefield 2042 jest aktualnie bardzo takim porządnym FPS-em, jest normalnym FPS-em, jest FPS-em w dobrym stanie technicznym, haha, pomijając oczywiście aktualnie czarny ekran, który zdarza się raz na parę meczów i trzeba po prostu alt-f4-kować grę, bo nic się z tym nie da zrobić. Irytuje mnie to niemiłosiernie, ale no niestety taki jest aktualnie problem i ja osobiście nie znalazłem na niego jeszcze w żaden sposób rozwiązania. Więc na pewno wiele osób po prostu grę kupiło. Kupiło, bo też uznajmy, że na przykład beta Modern Warfare 3, oczywiście z jednej strony fani Call of Duty na pewno będą się trzymać Call of Duty, tak samo jak fani Battlefielda do pewnego momentu trzymali się samego Battlefielda. Natomiast wydaje mi się, że aktualnie część społeczności FPS-owej bez podziału, że tak powiem, na lewo albo prawo, czyli na koda ABF-a, po prostu w tym konkretnym momencie woli grać w Battlefielda, a nie w Call of Duty, czy też Warzone'a, z różnych oczywiście przyczyn. Też na pewno bardzo duża część osób po prostu miała już tego Battlefielda i wróciła na nową mapę, na nowy sezon, który jest chyba takim najbardziej klasycznym, jeżeli chodzi o to, na jakiej mapie gramy. I wiem, że bardzo wielu osobom może nie podoba się koncepcja mapy typu Metro, koncepcja takiej clusterfuckowej nawalanki, bo czasami gdzieś tam na streamie spotykam się właśnie z opinią, że nie ma to nic wspólnego z, w cudzysłowie, taktycznym graniem, ale powiem wam tak, ja z początku też nigdy jakoś nie byłem super mega nastawiony do map typu Metro. Zawsze wolałem, czy to Karkandy, czy to jakieś Wyspy Czark, czy to przeprawy przez Sekwanę, jak najbardziej. To było moje takie go-to, jeżeli chodzi o mapę, które w Battlefieldzie lubiłem. Czasem okej, zdarzyło się wejść sobie na jakieś 3024 na dobę, ale nigdy nie byłem fanatykiem tego typu rozrywki, mimo że oczywiście doskonale rozumiem, dlaczego ludziom się to tak podobało i dlaczego było to przede wszystkim tak popularne. Natomiast ta mapa naprawdę jest mapą bardzo fajną i jest mapą bardzo dobrze też zaprojektowaną, czy też zbalansowaną, a biorąc pod uwagę ogólnie
rzecz biorąc, jakość map, jaka w Battlefieldzie 2042 jest, może wyłączając te ostatnie, które były gdzieś tam dodawane, bo nawet te mapy po reworku, one nie są wybitne, one są po prostu w porządku, to ta na pewno, mimo tego, że jest tym clusterfuckiem, gdzie jest po prostu istna rzeź totalna, nawalanka i strzelanie jak do kaczek z użyciem mózgu raz na jakiś czas, aby obejść kogoś z boku czy z tyłu, wybija się zdecydowanie ponad przeciętność, dlatego po prostu też tak mega, mega przyjemnie się na niej gra i to, że się tak mega przyjemnie na niej gra i po prostu strzela bez jakiegoś większego zastanawiania się nad tym, czy ej, są specjaliści, których nie lubię, czy ej, wygląda to w taki sposób, a nie w taki, jaki wyglądało 10 lat temu, to wszystko sprawia, że po prostu gra się naprawdę, naprawdę fajnie. Warto też nadmienić, że te urywki, które teraz widzicie, one pochodzą z Friday Nights Battlefield, czyli to jest taki cotygodniowy cykl, który deweloperzy sobie włączają i ustalają różnego rodzaju zasady, dziwne albo niedziwne, coś jak takie nasze wspólne granie, tylko częściej. Natomiast ten gameplay jest po prostu szybszy, bo tutaj postacie poruszały się szybciej, też mnożnik strzelania headów był większy, dlatego też możecie zauważyć, że czasem po prostu przeciwnicy schodzą szybciej, nie? No bo jeżeli trafiam w głowę, to zadaję im więcej obrażeń. Swoją drogą gram też tutaj VHX-em, czyli tym nowym karabinem, który teoretycznie troszkę chyba przypomina FAMASa, natomiast tak jak powiedział jeden komentarz pod moim ostatnim filmem, z którym do końca się nie zgadzam, bo komentarz mówił, że czym tu się tak naprawdę fascynować, skoro strzela się jakimiś laserowymi dzidami z dupy, to tak, jak na FAMASa teoretycznie, albo jakąś taką podróbkę FAMASa, jakąś taką wariację przyszłościową, to jest to bardzo celna i jednocześnie też oczywiście szybko strzelna broń, ale ogólnie rzecz biorąc, fakt faktem, w 42, no po prostu strzela się prościej. I tak sobie myślę, że oczywiście biorąc pod uwagę całość Battlefielda 2042, to jednak trzeba oczywiście uznać tą część za rozczarowanie, nawet mimo tego, że teraz wygląda to po prostu dobrze. Ale kurczę, no, jeżeli jest jakaś tam dobra wola gdzieś, prawda, mimo też oczywiście, że w tym sezonie na przykład nie zobaczymy żadnych nowych broni takich ze skarbca, które wcześniej gdzieś były z poprzednich Battlefieldów, jeżeli gdzieś jest ta dobra wola, jeżeli faktycznie oczywiście te plany na kolejnego Battlefielda już gdzieś są zaawansowane, już ta praca się toczy, zakładając taki optymistyczny wariant w przyszłym roku może, ale też oczywiście nigdzie nie zostało to potwierdzone, to jeszcze jakiś jeden sezonik, jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, aby w tym Battlefieldzie się pojawiały, bo biorąc pod uwagę aktualny stan i biorąc pod uwagę, że no dalej te jednak 100 tysięcy, słuchajcie, po tym darmowym weekendzie, a to oczywiście tylko na Steamie, na pewno więcej ludzi gra ogólnie rzecz biorąc w grę, to fajnie byłoby po prostu ten moment wykorzystać. Wykorzystać, aby pociągnąć to dalej, aby pociągnąć to w przód, aby udowodnić też sobie i pokazać graczom, że był to wypadek przy pracy, chociaż doskonale wiemy, że wypadku nie było, ale zrobić sobie jakieś takie fajne, lepsze, stabilniejsze podłoże pod kolejny tytuł, też z szacunku po prostu do swojej społeczności, która jak widać tak całkowicie, mimo wszystko, mimo tego, co się, słuchajcie, pisze gdzieś tam w internecie, jak to wygląda i tak dalej, to od Battlefielda się aż tak bardzo nie odwróciła, albo po prostu ludzie mają to w dupie i to też byłby dobry sygnał, bo grają w to, w co im się aktualnie podoba i w co im się aktualnie gra dobrze, a zupełnie inną kwestią jest to, że no na przykład Counter-Strike 2, to tak z tego, co słyszałem, jest raczej, nie chcę mówić zawodem, ale czymś, co nie porywa jakoś wybitnie i na pewno jest czymś mniej zaawansowanym niż chociażby Counter-Strike Global Offensive, Call of Duty. No to wiadomo, że teraz będzie wychodziło nowe, ale też jest to w zasadzie DLC do Modern Warfare 2. Więc gdzieś to miejsce jakimś cudem dla tego Battlefielda 2042, no w dalszym ciągu moim zdaniem się znajduje, tym bardziej w takim stanie. I oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, na pewno za parę dni te wartości spadną. Też już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że też nie ma co za bardzo przywiązywać jakiejś wielkiej uwagi do śledzenia codziennie tego, ile osób gra w daną grę, bo nie zawsze jest to oczywiście wymiernik tego, czy po pierwsze gra jest dobra, czy gra jest popularna, bo to nie jest po prostu aż takie proste, to jest zdecydowanie bardziej złożone odczucie, też tak mi się przynajmniej wydaje. Prędzej czy później oczywiście te statystyki gdzieś tam spadną, natomiast to też pokazuje mi,
jako fanowi serii, że zapotrzebowanie na dobrego Battlefielda i zapotrzebowanie na solidny tytuł, który daje po prostu radość z rozgrywki i na jakąś dobrą, fajną mapę, jedną, drugą, trzecią czy też czwartą, jest ogromny. No bo oczywiście to jest tylko jedna mapa, ludziom się to prędzej czy później znudzi, chociaż wiemy jak to z tymi mapami clusterfuckowymi było, można je było grać, grać i grać. Ale no, jest jak jest. Na pewno to, że ten BF po tym długim weekendzie darmowym w dalszym ciągu utrzymał przez tak długi czas taką samą ilość graczy, a nawet większą niż podczas darmowego weekendu, jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Tak samo jak warto zwrócić uwagę to, że chyba szykuje się jakiś fajny event, fajne wydarzenie halloweenowe. Coś, o czym mówiłem w poprzednim materiale, że fajnie byłoby zobaczyć jakieś zombie, coś tego pokroju, wykorzystać całe to lore tej mapy, historię, to, że wygląda ona fajnie i faktycznie opowiada nam coś więcej niż stanowi tylko parę korytarzy do strzelania. Ma coś takiego być, mają być chyba z tego co widzę boty zombie, tak to widzę, z jakichś drukarek 3D albo skrypt, które wychodzą i się respią. Nie do końca wiadomo jak to ma na razie wyglądać, ale jest coś szykowane w takim klimacie, także fajnie widzieć, że w jakiś sposób zostanie to po prostu wykorzystane. Dajcie mi znać, czy wy zaczęliście grać od darmowego weekendu, czy kupiliście grę, czy w ogóle wróciliście po dłuższym czasie widząc, że jest jak jest. Bardzo jestem ciekaw tego, jakie wy macie zdanie w tym temacie i jak to ta wasza historia się w tym momencie tutaj potoczyła. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, za oglądanie. Brakowało mi takich filmów, w których można sobie po prostu w taki sposób pogadać, bo zawsze kiedyś robiłem takie rzeczy i lubiłem to robić, a że ostatnimi czasy dłuższymi niestety nie ma o czym gadać bardzo często, to widzicie. Jak się zdarza okazja do powiedzenia czegoś więcej, nieoskryptowanego, staram się z tego korzystać, bo bardzo, bardzo to lubię i mam nadzieję, że wy też. Także moi drodzy, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, Kromka Gada Radzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.